Cześć wszystkim. Polska mama w USA. Bierzcie kawusie, usiądźcie do polskiej mamy, jak się kiedyś siadało do brazylijskich seriali. Kto pamięta, słuchajcie, kto pamięta Geronimo? Kto pamięta dynastię, jak się siadało, wiecie, przy kawce w niedzielę? A mówię to dlatego, że nagrywamy do Was w sobotę. Pawełek, nie mój. Nagrywamy do Was w sobotę, ale tak jak powiedziałam, będzie to dla Was w niedzielę. Więc słuchajcie, kochani, na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wszystkie subskrypcje. Pomimo, że przekroczyłam 1000, to wideo jest na 1000 subskrypcji. Prosiłam Was o napisanie różnych pytań pod naszym vlogiem numer 3 z wakacji, jeżeli macie do nas jakieś pytania, bo na 1000 subskrypcji będziemy odpowiadać na nie. Także nie spodziewałam się, że będziemy Was gdzieś zabierać, więc nie będzie to spokojny vlog, że sobie usiądziemy. Mam nadzieję, że coś słychać. Nie będzie to niestety... Nie mamy more apples. Tylko, żeby zgrać to do Was na jutro, muszę to robić w samochodzie. Bo dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was do... Gdzie Was zabieram? Do Chicago. Zobaczycie, gdzie to będzie. W Chicago nie byliśmy od, byliśmy od niepamiętnych czasów. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych zamieszek, żadnych, wiecie, innych... nieprzyjemnych spraw i nie wiem w ogóle, czy my możemy zacząć to pytanie, bo jak słyszycie, Pawełek w tle po prostu nam nie daje, więc musimy go troszeczkę uspokoić i ja zaraz do Was wracam. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. Dzielcie się nim ze znajomymi, z wszystkimi, którym myślicie, żeby po prostu, że byliby zainteresowani tym kanałem, a ja z Wami się połączę za chwilkę. Nie wiem, czy z daleka widać, bo musimy... Co zauważyłam i mi się przypomniało, że w Chicago jest nakaz noszenia masek. Właśnie któraś tam z obserwujących osób pytała mi się, że jak to nie nosimy maski. Na przedmieściach nie trzeba, w Chicago jest więcej zachorowań, więc maski trzeba nosić nawet na dworze. Widzimy każde osoby, każdy kto przechodzi ma maski, także postarałam się to pokazać i złapać też na wideo. Typowy widok chicagowski, takie właśnie domki. Chicago, małe uliczki, wąskie, przypominają mi Polskę. W takich oto domach mieszkają ludzie. Więc zaparkowaliśmy. $6 za 3 godziny to nie jest źle. Parkingi tutaj bliżej naszego punktu zainteresowania
kosztują $25, to jest dosyć drogo, a ten parking jest na ulicy i jest na podstawie waszego dowodu, znaczy tych tablic rejestracyjnych. Więc kochani, dzisiaj was zabraliśmy do zoo. Zoo w Chicago, nazywa się Lincoln Park Zoo, Lincoln Park Zoo od prezydenta Lincolna. Jest to zoo darmowe, jedyne chyba w Chicago darmowe, tylko trzeba zapłacić właśnie za parking, który, jak już wam wspomniałam, słono się płaci, jak się nie chce iść 5 minutek dalej. Muszę mieć założoną maseczkę. Tutaj na powietrzu są inne zasady. Więc idziemy sobie do zoo. Chłopaki już tyle razy w tym zoo byli. Pawełek jeszcze nigdy nie był, nie widział zwierzątek. Musieliśmy wziąć i zarejestrować się tak jakby na godziny, więc mamy 2 godziny. Oczywiście nie da się tego wszystkiego przejść 2 godziny, ale my postaramy się chociaż coś dzieciom pokazać. Yeah. Ktoś gra. 1 p.m. and we have a book for 2. Tutaj w okienkach sprawdzają naszą obecność, że tak powiem. The seal, Spocky. Oh wow, zobaczcie, jaka fajna foczka, piękna woda. Oh, that was a. Proszę, tu mamy europejskie bociany. Pawełek, widzisz bocianki? Podoba się? Dzika świnia. Słuchajcie. Nie spać. Nie spać. James mówi nie spać. Świnka dzika śpi. They didn't have that globe thing, right? I don't think they had that globe thing. Tu patrzcie, są żyrafy piękne. A wiecie co, dzisiaj będziecie słyszeć dużo tłumaczenia po polsku i po angielsku, za co przepraszam, ale wolę to zrobić tak, aniżeli na przykład, wiecie, tłumaczyć na ekranie. Zobaczcie, tam w tle są jeszcze 2, widzisz je? Wchodzimy. Co tutaj będzie? A tu mamy afrykańskiego pingwina. O, Pawełek, zobacz! Nie bój się! Look at that! Yeah, shrubs. A tu takie inne, jakieś orientalne, nie wiem co to są, krzewy. I idziemy w następne miejsce. You know what that is? What? Okay. All the bugs at home. That's who pretty has cool. Stomach? Tak. Pokaż dookoła, nie tylko na mamę. Idziemy do następnego. Co będzie następne? Dawid? Poszliśmy z drugiej strony i tu
tutaj są żyrafy od, z innego kąta, ale są też zebry. Pomachaj, Pawełek. O, dwa, zobaczcie. Dwa nosorożce. Teraz idziemy zobaczyć goryle, małpy, wielbłądy. Gdzie co wisi? Czy jakieś się małpy wieszają? Gdzie są małpy? Znajdujcie małpy. Tak, like fed them some relaxation pills. Pawełek zasnął. Tu mamy, to się nazywa czerwony kangur. Ale dzisiaj te zwierzęta w tym zoo takie trochę leniwe. Nie za dużo widać, dużo jest miejsc zamkniętych. Tam, gdzie w środku byłyby szympansy i w ogóle tylko jest wszystko na zewnątrz pootwierane. Wydaje mi się, że jak widzę te zamknięte pomieszczenia, gdzie kiedyś można było wejść, zobaczyć krokodyle albo coś, tylko wszystko jest na zewnątrz, to tak trochę smutno. Nie wiadomo, kiedy wróci do normalności. Ciężko zobaczyć, to jest struś. Gdzie jest ten struś? O tak, tu jest. Łapy na dziób. A ta jak się śmiała kaczka. I know. Też jakieś siedzą koleżanki. Yeah, but what does it mean? He's troubled. Okay, baby, I'm recording. He's Fortnite. Kubuś, czemu się zakrywasz? Powiedz hi ładnie. Pawełek w końcu zasnął. A myśmy przyszli sobie tutaj, w zoo. Kubuś będzie czytał pytania. Więc mamy pierwsze pytanie. Zaczynamy. Od kogo jest? Od Kinga Kosiacka. Dziękujemy za pytanie. Ta pani zadała 5 pytań. Dobra, lecimy. Numer 1. Głośno. A jak poznaliście się z mężem? Z mężem się poznaliśmy w Chicago na imprezie urodzinowej. Następne. Czy często odwiedzacie Polskę i Nigerię? Polskę odwiedzamy co 2 lata. Mój mąż już był kilka razy. Ostatnie parę razy byłam tylko ja z dziećmi, bo on już był nawet 3 razy w Polsce. A Nigerię, w Nigerii byliśmy w 2011 roku sami, ja i James. Czyli już minęło 9 lat, odkąd byliśmy. Następne pytanie numer. Czy zawsze mieszkałaś w Chicago? Tak, zawsze mieszkaliśmy na przedmieściach Chicago. Od 18 lat, jak tu przyjechałam. Gdzie pracujecie? Czwarte, gdzie pracujecie? Ja pracuję w banku, a mój mąż jest menadżerem w firmie drukującej. I piąte? Czy planujecie przeprowadzkę? Czy planujemy przeprowadzkę? Na dzień dzisiejszy nie, ale nie chcę zostać tutaj w tym stanie. Więc na pewno przeprowadzimy się kiedyś do cieplejszego stanu, na przykład Południowa Karolina albo Floryda. O, Dawid też będziesz czytał? Tak. Okej. Okay. Następne pytanie to od kogoś? Judy chyba. Judy. Ale głośniej. Judy Turkije. Judy Turkije. Zadała pytanie jakie? Jak często latacie do kraju? To już odpowiedziałam przed chwilką. Byliśmy w 2011 roku razem. Lotacja. No. Jak rodzina twoja i męża zareagowała? Zareagowała. Oni byli pozytywnie nastawieni i moja rodzina, co się nie zdarza często, znaczy często, no.
różnie jest w polskim stowarzystwie, no to się nie kłać koło tutaj mnie. Więc oni zareagowali dobrze, moja rodzina też bardzo dobrze. Także mój tata tylko się zapytał, czy jest taki bardzo, bardzo, bardzo ciemny, czy taki bardziej brązowy. To mój widok teraz. Bardzo relaksujący. Dobra, ja się wetnę, bo niektóre pytania są bardzo długie. Nie chciałam męczyć chłopaków i ciężko byłoby im pewno odczytać. Więc dziękuję Geni, Aneta Cichy za komentarze, niekoniecznie pytania. A Lili, nie wiem właśnie jak to przeczytać, pisała: Kasiu, mnie interesuje wasza miłość, gdzie spotkałaś swojego męża? To już odpowiadałam na to, że w Chicago na urodzinach, na party urodzinowym. Okej, okay. Ta pani, co się z nią spotkałam, Kuba, The Settlers. Ja kochana, no to jadę z pytaniami. Okej, okay, dobrze. Jak się poznaliście? Z mężem, już odpowiedzieliśmy, następne. Jak często chłopcy latają do Polski? O ile w ogóle? Jak często? Co 2 lata. Ostatnio jak byliście, to byliście na pucholoniach, no nie? Jak i kiedy twój mąż trafił, przyleciał do USA? On chyba już zaczął latać od 94, nie wiem, 4 albo 6 roku, bo on wylosował zieloną kartę. Wylosował zieloną kartę i w związku z tym tak trafił do USA. I dziękujemy Wiktorii. Komentarze, nie było pytania, tylko z Pawełka będzie dobry aktor, Michałowi Byczkowskiemu, Wioleta Teodorczyk. Akwarystyka Krystian. Też nie było pytania. Dziękuję Krystianie za komentarz. Ania Zdrapowiczka i Ania Lu również zostawiły komentarze, ale nie pytania. A pani Małgorzata Kocur napisała tak. Kubuś czyta. Kasiu, mówiłaś we wcześniejszych filmkach, że od początku chciałaś tu zostać legalnie. Legalnie? Legalnie. Jak się to udało? Jak radziłaś sobie z językiem? Pozdrawiam z Monachium, czyli w Niemczech. Dobra, czyli ja chciałam zostać legalnie, po prostu poszłam do szkoły, bo ja tu przyleciałam legalnie na wizie z tej au pair do opieki nad dzieckiem, a potem przy drugiej rodzinie, ta rodzina mi pomogła załatwić wizę studencką. I byłam na tej wizie studenckiej przez 2 lata. Jak poznałam Jamesa, jak po roku znajomości wzięliśmy ślub cywilny, to... Długi z tego film wejdzie chyba, oh my gosh. To wzięliśmy ślub cywilny, to wtedy starałam się o zieloną kartę. Także mnie po prostu zawsze chodziło, żeby nie zostać tutaj nielegalnie, czy jakoś tej wizy turystycznej nie przeciągnąć, ani tej studenckiej. Także tak mi się to po prostu udało. I następne pytania. Jak radziłaś sobie z językiem? Z język ja już znałam, byłam na profilu zaawansowanym na studiach. Uczyłam się języka od szkoły podstawowej. Także ja jak przyleciałam tutaj, to tylko mi się wydawało, że w wiadomościach Amerykanie tak szybko mówili, a później sobie zdałam sprawę, że to oni wcale tak szybko nie mówią. I zdałam sobie sprawę, że w sumie jest wolno i takie potocznego słownictwa nie znałam, takiego żargonu, tego chicagowskiego, ja by to powiedzieć, takiego potocznego słownictwa. To tylko tyle. Nie, że nie znałam, ale tak domyślałam się, nie wszystko wiedziałam, o co chodzi, bo wiadomo, jak się uczymy angielskiego, czy to w szkole, czy gdzie, to wszystko jest praktycznie z książek, tak? Nikt nie uczy tak życia i jak ludzie tu mówią w danym regionie, prawda? Następne komentarze, które tylko chciałam wspomnieć, bo to nie są pytania, ale i dziękuję bardzo.
za komentowanie filmików. Od Patrycji Niedzielskiej, Małgorzaty Miś, mieszanki polsko-tureckiej, Małgosiu, pozdrawiam Ciebie. Elutek YouTube, dziękujemy również. Ja to czytam tak na żywo, także wiecie, bo nie wiedziałam, czy coś dojdzie, no to nie będę spisywała pytań, tylko właśnie jak żeśmy tutaj przystanęli w zoo, pomyślałam sobie, że wiecie, może jeszcze coś doszło, więc czytam prosto ze strony, z drugiego telefonu. Pozdrowienia od sąsiadów, DX przesłał taki Ankara moimi oczami, też dziękujemy. Kasia, Karola, znalazła moją tą piosenkę, Country Road, Take Me Home, Mal Z. Ale to nie pytań nie zadała. Czy nie zadał? Zadała chyba, nie? Małgorzata Lechowicz. Moje pytanie, czy zrobisz filmik na Halloween? Wiecie, ja bym dawała to do chłopakom do czytania albo mężowi, ale mąż teraz właśnie śpi. Zasnął sobie na trawie, więc nie będę go badrować, jak to się tu mówi. Chłopaki, przestańcie. Czy będziesz nagrywać vlogmasy? Więc słuchaj, Małgosiu. Małgosia Lechowicz, dziękuję za pytanie. Oczywiście będę, ale słuchaj, ja jestem w sieci 4 miesiące. Wiesz, że musiałam wejść na Google'a i zobaczyć, co to są vlogmasy i na innych youtuberek, i żeby zobaczyć, o co wam chodzi. Będą vlogmasy, czyli filmy o przygotowaniach do świąt, będzie o Halloween. I teraz zaraz powiem, Halloween celebrujemy, ale na zasadzie nie bez przesady. Zobaczcie, co oni robią. Przestańcie się bić. Jezus Maria. No, też mi ruszali tutaj kamerę, sorki bardzo. Więc będę vlogmasy, Halloween. Kiedyś jeszcze żeśmy patroszyli tą całą, nie wiem, to chyba złe słowo, patroszyli tą dynię, ale to jest taki pogański raczej zwyczaj, więc nie robimy tego, nie chcemy jakichś przywoływać złych, nie wiem, omenów albo czegoś. Więc czy będziemy robić vlogmasy i na Halloween? Na Halloween tak, ale... No vlogmasy, no właśnie, ja mówiłam, że też się zastanawiam, co to jest. To są takie... Can we decorate our house a lot this year? Okay. Wiesz co, będziemy robić te filmiki z przygotowań do świątu, tak. Vlogmasy. Oni po prostu, wiesz, ludzie chcą zobaczyć, po jakich sklepach chodzimy, co kupujemy, jakie bombki, takie coś. Aha, wyprowadźcie mi z błędu. To będzie najwięcej. Nie, nie będzie. Będzie. Halloween nie jest główne święto. Na osoba Jadwiga Saladajczyk. Pozdrowienia przesłała Amelka. Dziękujemy bardzo. Carlota Karla. Jak się poznaliście? Już odpowiadaliśmy. Nie chcę po prostu się, słuchajcie, powtarzać. O, ta. Carlota Karla, dziękuję Ci, kochana. Zadałaś bardzo dużo pytań. Jak się poznaliśmy? Przeczytaj pytanie numer dwa. Czy wcześniej twój mąż, jak jeszcze nie znaliście się, był w związku z białą kobietą i odwrotnie? Daj mi odpowiedzieć. Tak, był, miał jedną chyba białą dziewczynę przez parę miesięcy. Naprawdę? No zapytaj się taty. O, nie. No. A ja też miałam jednego wcześniej czarnego chłopaka. Następne pytanie. Wait, really? What? Tak. Nie pamiętasz tego Denisa? Nic mi nie mówisz. No, wiedziałeś o tym, mówiłam ci. A no tobie, co ja mam ci mówić, dziecko? Okay. Następne, drugie. Ile macie lat? Ile dzieci mają lat? To Dawid na to. Mama ma 40, tak. Tata ma 48, Kuba ma 11 i ja mam 13. Dawid ma 1. No i zapomniałeś o najmłodszym bracie. A, i Pawełek, tam mały babolek, ma 2 latka. I Dawid ma 1. Dawid ma 1, tak. Czasami się zachowuje tak jak 1. Następne pytanie, poczekaj. Jak rodzinka zareagowała? Nie będziemy tego czytać, się powtarzać i już powiedzieliś. Numer 5. 5, okej. Czy obchodzisz święta polskie, Wielkanoc, Boże Narodzenie? Odpowiedzcie. Tak. Obchodzimy Easter, obchodzimy Wielkanoc, święta Boże... Tak, wszystko obchodzimy. Dalej. Czy mąż i dzieci lubią polskie potrawy, żurek, barszcz, czerwony, żurek. Ja? I słuchaj, co pani powiedziała, to powtórz jeszcze raz to, co powiedziałeś. Co? No, że uwielbiasz żurek, powiedziałeś, tam w tle. I co jeszcze lubicie? Ogórkową? Wszystko, tak, co pani... Lubimy pierogi z kapustą i grzybami. Ten i też...
Kabanowski, tak. Ten pan coś pi, on lubi buraczki. Tak, buraczki ja, też i ja lubi też golonkę. Lubię, ja też lubię pierogi z mięsem. Tak. No poczekaj, co jeszcze pani wymieniła? Wszystkie, co robimy tutaj. Tak. Żurek, barszcz też, kapuśniak. Tak. Ja, kapuśniak to jest ta taka sour. Ja super. Tak za bardzo lubię. Nie? Dobra. Wszystko? Okay. Następne. Czy gotujesz im polskie potrawy? Tak, jak już widzicie, wszystko. Tak, wszystko jak już jemy. Widzicie, jak odpowiedzieliśmy, tego nie można przekręcić, wiecie, wymyślić, że nie, bo chłopaki tutaj na żywo odpowiadają, że... cały czas jedzemy. Większość jedzenia jest polskie, także jemy polskie jedzenie. Następne. Jak długo dzieci chodzą do polskiej szkoły? Bo pięknie mówią po polsku. Dziękuję. Och, jak ładnie. No, dziękuję. Myślałam, że nie powiesz dziękuję, że zapomnisz. Tak. My już od pierwszej klasy idziemy do polskiej szkoły. Chodzicie do polskiej szkoły. A teraz razem gdzie pójdziecie? Idziemy teraz do ósmej. Do ósmej, bo nie wiem, czy będzie takie pytanie. Jeszcze nie patrzyliśmy, ale może nawet nie być. W amerykańskiej klasie chłopaki są tylko, oni są po roku, jeden jest urodzony 2007, drugi 2008. Ale w Ameryce jest odcięcie w szkole do września, więc ponieważ Kuba jest z listopada, to tak jakby w Polsce on wychodził do siódmej klasy, a w amerykańskiej szkole on chodzi do szóstej, więc szkolnie między chłopakami są dwa lata. Ale co miałam na myśli, żeby to wtrącić do polskiej szkoły. W polskiej szkole Kuba tak dobrze zdał egzamin, że wrzucili go do klasy praktycznie dwa lata wyższej i chodzi razem z Dawidem do ósmej klasy. Moi drodzy, wideo wyszło bardzo długie, więc musimy podzielić na dwie części. W drugiej części dalsza część pytań i rozwiązanie konkursu. Zapraszamy!